Zwykle dzieci są podobne do swoich rodziców albo przynajmniej do kogoś ze swojej rodziny. Możecie mieć oczy swojej mamy, odziedziczyć brodę po tacie lub mieć gęste włosy tak jak wasza ciocia. Czasami jednak natura płata figla i miesza w naszych genach, a niektóre dzieci nie są podobne do nikogo z rodziny. Dzisiaj pokażemy wam kilka takich niesamowitych przypadków. Zapraszam do oglądania. Spójrzcie na tą uroczą, rudą dziewczynkę. Piękne loki i wielkie, zjawiskowe oczy. Oczywiście na świecie są prawdopodobnie tysiące tak uroczych dzieciaków, ale ta dziewczyna jest inna. Jest jeden mały szczegół, który odróżnia ją od reszty. Pujo Ganatro urodziła się w najzwyklejszej rodzinie w Bombaju w Indiach. Oboje jej rodzice są z Indii, a Pujo jest ich biologicznym dzieckiem, które w ogóle ich nie przypomina. Co więcej, wcale nie wygląda jak typowa mieszkanka tego regionu. Rude włosy, blada skóra i piegi. Dziewczyna bardziej przypomina Irlandkę, która jakimś cudem znalazła się na drugim końcu świata. Kiedy Pujo przyszła na świat, jej rodzice byli tak zaskoczeni, że postanowili nigdy nie mieć więcej dzieci. Nie dlatego, że nie byli zadowoleni z wyglądu dziecka. Uznali, że jest ono poważnie chore i że ta choroba prawdopodobnie ma podłoże genetyczne. Ci biedni ludzie byli przekonani, że leczenie będzie wymagało dużo pieniędzy i uważali, że po prostu nie stać ich na kolejne, możliwie chore dziecko. Na szczęście wygląd był jedyną dziwną cechą ich córki. Poza tym była zwykłym dzieckiem, zdrowym i ogólnie bardzo szczęśliwym. Ale wychowanie tak niezwykłego dziecka było poważnym sprawdzianem dla rodziny z Indii. Przykładowo, kiedy pierwsze piegi pojawiły się na twarzy 3-letniej dziewczynki, jej rodzice spanikowali i natychmiast zabrali ją do lekarza. Ojciec, matka i inni krewni dziewczynki naprawdę myśleli, że te plamy to przejaw wrodzonej wady lub niebezpiecznej choroby skóry. Lekarz oczywiście uspokoił ich, mówiąc, że wszystko jest w porządku. Mała Pujo jednak mimo wszystko miała wiele problemów w życiu. W szkole było jej naprawdę ciężko. Nie była jakoś specjalnie prześladowana, ale jak wiemy, dzieci, zwłaszcza nastolatki, mogą być bardzo wredne. Niektórzy z jej rówieśników wymyślili dla Pujo obraźliwe przezwiska i przy każdej okazji próbowali obrazić tę niezwykłą dziewczynę. Była zbyt różna od reszty i nikt nawet nie pomyślał o tym, że sama Pujo nie była temu winna. Gdy była już starsza, zalecono jej pozbycia się piegów za pomocą laseroterapii, ponieważ ludzie w tamtym rejonie powszechnie uważali te małe plamy za brzydkie. Nic dziwnego, że dziewczyna wolała izolować się od innych i miała bardzo niewielu przyjaciół w dzieciństwie. Oczywiście jej rodzice wspierali ją jak mogli i próbowali udowodnić, że niezwykły wygląd nie jest czymś złym. Ale ich słowa tak naprawdę nie pomogły, ponieważ Pujo bardzo wyróżniała się z tłumu i czuła się jak ktoś obcy w swoim rodzinnym mieście. Zwróciła na to uwagę nawet administracja uniwersytetu, na którym studiowała. Ale zamiast jej pomóc, poprosili Pujo, aby nosiła koszulki z długim rękawem, aby zakryć piegi na rękach. Rektor wyjaśnił swoją decyzję, mówiąc, że w odkrytych ubraniach Pujo przyciąga zbyt wiele uwagi i rozprasza innych. Cóż, bardzo trudno jest kochać siebie w takich warunkach, nawet jeśli bardzo starasz się zaakceptować siebie. Pujo przez długi czas czuła się jak odrzutek, dopóki jej rodzice nie wysłali jej w podróż po Europie i Stanach Zjednoczonych. Zwiedzając świat, dziewczyna uświadomiła sobie, że nie jest wyjątkowa w złym sensie i że na świecie jest wielu ludzi takich jak ona. Pujo wróciła do domu z zupełnie innym myśleniem. Od tego czasu jest dumna ze swojej niezwykłej urody. Ale ogólnie jej życie niewiele się zmieniło. W Bombaju Pujo nadal zadziwia taksówkarzy, kiedy zaczynają z nią rozmawiać po angielsku, a ona odpowiada im po hindusku. Lokalni sprzedawcy mylą ją z turystką i próbują sprzedać zwykłe przedmioty za znacznie wyższą cenę. Za każdym razem Pujo musi udowadniać, że jest stąd. Wydawałoby się, że ten niezwykły wygląd, rude włosy i zielone oczy powinny dać Pujo wielu adoratorów i wielbicieli. W końcu jest po prostu czarująca. Jednak ludzie nie widzą w niej piękna. Zwykle mówią jej, aby używała dużej ilości makijażu lub całkowicie poddała się operacji plastycznej. Twarz dziewczyny jest nadal pokryta piegami, które utrzymują się przez cały rok ze względu na klimat i ostre słońce. Przeciętni mieszkańcy w Indiach nie mają żadnych oznak i plam na skórze. Być może dlatego Pujo jeszcze nie znalazła prawdziwej miłości, ale wierzymy, że pewnego dnia spotka swojego rycerza na białym koniu. Tymczasem naukowcy twierdzą, że nie ma nic dziwnego w jej przypadku. Według nich powodem jej wyglądu jest genetyka. Dziewczyna myśli, że jaśniejszą skórę ma po matce, ponieważ ta jest jaśniejsza niż tata. Podejrzewała też, że ma swój wygląd po babci.
Niestety ta zmarła dawno temu, a Pudzia nigdy jej nie poznała. Przyjaciele rodziny uważają, że jednym z przodków rudowłosej piękności jest jakiś Anglik, ponieważ w przeszłości Indie były przez długi czas brytyjską kolonią. Dziś Pudzia chce zrobić test DNA, przeprowadzić badania i wreszcie dowiedzieć się, czyja krew płynie w jej żyłach. Być może naprawdę zawdzięcza jasną skórę i rude włosy irlandzkiemu lub brytyjskiemu przodkowi. W każdym razie życzymy jej powodzenia. Naukowcy uważają, że przypadek Pudzi wcale nie jest tak rzadki. I to prawda. Poznajcie Namachi Icheborough. Ta dziewczyna urodziła się w nigeryjskiej rodzinie mieszkającej w Londynie. Dziecko ma jasną skórę, niebieskie oczy i złote włosy, pomimo tego, że oboje jej rodzice pochodzą z Nigerii, a starszy brat i siostra są ciemnoskórzy jak ich rodzice. Kiedy Angela, matka dziewczyny, po raz pierwszy zobaczyła swoją córkę, była zaskoczona. Oczywiście nawet dziś, dzięki nowoczesnej technologii i badaniom USG, nie można zobaczyć koloru oczu ani włosów dziecka podczas ciąży. Ojciec dziewczynki Ben był nie mniej zaskoczony, ale natychmiast odrzucił przerażającą myśl, że dziecko o jasnej karnacji nie jest jego. W końcu, gdyby tak było, Namachi urodziłaby się z brązową skórą po mamie, a Ben całkowicie ufał swojej żonie. Z pewnością ktoś z Was może pomyśleć, że Namachi jest albinosem. Jest to dość rzadkie zjawisko, ale może się zdarzyć, prawda? Naukowcy badający dziewczynkę jednogłośnie stwierdzili, że dziewczyna nie cierpi na jakąkolwiek formę albinizmu. Co więcej, jest absolutnie zdrowa. Naukowcy genetyczni pod kierownictwem profesora Byrona Sikesa z Uniwersytetu Oksfordzkiego podejrzewali, że doszło do genetycznej nieprawidłowości od czasu narodzin Namachi. Chociaż jak wiadomo, noworodki są zwykle łyse lub prawie łyse, to według niego noworodek może być wynikiem jakiejś mutacji. I mutacja nie jest tutaj jakimś negatywnym określeniem. To nie jest takie straszne. W końcu znamy mutantów z filmów czy komiksów, którzy mogą kontrolować metal lub przechodzić przez ściany, prawda? Po prostu geny samoistnie się zmieniły i choć jest to rzadkie, to nie ma w tym nic złego. Inne wyjaśnienie podała grupa naukowców, którzy zasugerowali, że dziewczyna po prostu urodziła się w specjalnym, zmutowanym stanie genetycznym, ale w końcu z czasem jej skóra stanie się ciemniejsza i nie będzie się różnić od jej rodziców. Jednak chyba najciekawszą wersję zasugerowali naukowcy, którzy zaczęli mówić o tak zwanych uśpionych genach. Możliwe, że Namachi urodziła się z jasną skórą, ponieważ gdzieś w rodzinie jedno z jej rodziców miało białych przodków. Nauka potwierdza, że ci sami przodkowie mogli być bardzo odległą rodziną. Mógłby to być nawet pra-pra-pra-pra-pradziadek lub babcia. I nie byłoby w tym nic zaskakującego. W końcu niewiele osób zna swoje drzewo genealogiczne aż w takim zakresie. Oznacza to, że Namachi może mieć geny białej rasy. Co więcej, Ben i Angela nie wiedzą, czy mieli białych przodków, co oznacza, że wszystko jest możliwe. Rodzice tej niezwykłej dziewczyny uważają ją za cud i określają ją darem anioła. Nawet imię Namachi oznacza piękno Boga, w języku ludu Igbo. Mała dziewczynka ma w sobie coś nieziemskiego. Tymczasem eksperci podkreślają, że tak złożona nauka jak genetyka nie jest jeszcze w pełni zrozumiała i mogą nas zadziwiać tymi niesamowitymi niespodziankami od czasu do czasu. Pewnie jeszcze nie raz usłyszymy jakąś o innych niesamowitych dzieciach. W 2005 roku miało miejsce kolejne wydarzenie, które również okazało się sporym zaskoczeniem genetycznym. Dziewczyna z Nottingham o imieniu Kylie Hodgson została matką bliźniaczych córek. Jedna miała jasną skórę, a druga ciemną. W tym przypadku oboje rodzice, Kylie i jej mąż Remy, są różnokolorowi. Mimo to szanse na urodzenie dwojga dzieci o innym kolorze skóry szacuje się na jeden przypadek na milion. Kolejna brytyjska para, Alison Spooner i Dean Darren, to również szczęśliwi rodzice niezwykłych dzieci. Ta para ma aż czworo dzieci i każda para bliźniaków ma inny kolor skóry. Jest to naprawdę niesamowite. Trzeba przyznać, że różnorodność jest piękna i naprawdę fascynująca. W końcu każda osoba jest piękna i niepowtarzalna na swój sposób. Na tym kończymy ten odcinek. Który z wymienionych przypadków zrobił na Was największe wrażenie? A może sami nie jesteście podobni ani do mamy, ani do taty, ani do nikogo z Waszej bliższej rodziny? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!